Franek był grębałowianinem z krwi i kości. Tu się urodził, tu chodził do szkoły, tutaj wzrastał i w młodzieńczych latach, kiedy uruchomiona została świetlica, jak myśmy to nazywali, od samego początku działał. Wszędzie go było pełno i miał, jak zwykle on, całą masę, całą głowę pomysłów, które wcielał w życie. Zapytał mnie kiedyś Franek, jaką najstarszą datę z historii Grębałowa znam. Znana mi najstarsza data pochodzi z zapisu Jana Długosza. To jest rok 1247. I na to oczy mu rozbłysły i powiedział, robimy jubileusz. Tutaj się pojawiła jeszcze jedna rzecz. Taka, że Franek przeczytał w kronice, że po zburzeniu Grębałowa w roku 1914 przez wojska austro-węgierskie była ludność wysiedlona i kiedy wróg został odrzucony od twierdzy Kraków, to w innych wsiach pozwolono na powrót ludności, natomiast w Grębałowie nie. Mimo to grębałowianie stawiają sobie lepianki, rodzaj chlewików, piwnice i tam mieszkają. I znowu mu oczy rozbłysły i powiedział, musimy to przypomnieć. Franka poznałem w 93 roku, gdy byłem kustoszem dworku Jana Matejki w Krzesławicach. No stąd Franek, który wtedy dość ostro działał, zjawił się w moim dworku wraz z całą ekipą i był jedną z najbardziej pomocnych z postaci. I chciałem spłacić swój dług wobec Franka, gdyż pracuję w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, tutaj w oddziale Dzieje Nowej Huty, gdzie jest cykl takich imprez, właśnie takich wystaw poświęconych zapomnianemu dziedzictwu Nowej Huty. I ta wystawa doszła do skutku dopiero w tym roku. Jeszcze byłem u niego, opowiedziałem mu o tej wystawie, zapytałem o materiały, bo on był taką chodzącą encyklopedią Grębałowa. No niestety tuż przed tą wystawą byliśmy na cmentarzu i żegnaliśmy go na cmentarzu grębałowskim. Franku, pomagałeś ludziom potrzebującym tej pomocy. Nie miałeś dużo, ale dzieliłeś się tym, co miałeś. Wyciągałeś resztki pieniędzy i płaciłeś długi ludziom będącym w potrzebie. Byłeś radnym przez 5 kadencji. 5 kadencji to jest 25 lat. I to już świadczy, jakim człowiekiem byłeś. Witam serdecznie panie i panów, koleżanki i kolegów, wspaniałych ludzi. Ludzi z energią, z inicjatywą. Witam serdecznie artystów krakowskich kół zrzeszeń przyjaciół sztuk wszelkich. I robił jeszcze szopki, prawdziwe szopki grębałowskie, które ozdabiały nasze kościoły, świetlice, które brały udział w konkursach w Nowej Hucie, ale również na rynku głównym w Krakowie. Jest to szopka grębałowska, wykonana przez grębałowianina pana Mariana Benowicza, natomiast wyklejenie jest mojej roboty i mojej wnuczki. Sprawia mi to wielką satysfakcję. Szopki grębałowskie są wpisane niejako w tradycję świąt Bożego Narodzenia Grębałowa. Wielu mieszkańców Grębałowa zwraca na to uwagę, że ta działalność społeczna Frania bardzo, bardzo była ukierunkowała przede wszystkim właśnie na rozwój osiedla dla mieszkańców. I to było dla niego najważniejszym celem chyba życia, żeby mieszkańcy dostrzegali właśnie w sobie to, że czego nie może ktoś wykonać sam, że wspólnie zdołamy to zrobić razem. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o nadaniu ulicy imienia Haliny Cieślińskiej Brzeskiej w Grębałowie. Proszę Państwa, historyczny moment. In via pacis et prosperitatis, to znaczy w drodze do szczęścia i pokoju. Franciszku, ty człowieku ciężkiej pracy na kombinacie nowohuckim,
odlewnik w żarze, w pocie, a jednak po zakończeniu pracy ośmiogodzinnej w ciężkich warunkach przychodziłeś na swoją ojczystą ziemię i służyłeś ludziom na różnych poziomach, kulturalnym, społecznym. Tu radziłeś, tam podnosiłeś na duchu, tu tworzyłeś sztukę. Franek, zwany u nas w osiedle Franeczek, bo tak o nim mówili, większość mówiła Franeczek, był człowiekiem fizycznie małym, jednak sercem był ogromnym. On potrafił zorganizować każdą grupę. Towarzystwo Grębałowe powstało jako, można powiedzieć, pierwsze. On był inicjatorem, organizatorem. On rozlał na wszystkie osiedla tutaj sąsiadujące, zaraził ich po prostu tą inicjatywą. Witam Państwa serdecznie w imieniu organizatorów na pierwszym w historii uroczystym spotkaniu naszych stowarzyszeń. Franciszku, serdecznie Ci dziękuję, bo jakbyś Ty tego nie zorganizował w swoim osiedlu, to naprawdę nie wiem, czy by to było to spotkanie tu i w ogóle wszystkie te towarzystwa przyjaciół. Naprawdę my Ci zazdrościli z kolegą Mietkiem, moim najlepszym kolegą, społecznikiem. Ciężko to szło u nas w Uczanowicach, ale przezwyciężyliśmy, stworzyliśmy, prężnie działamy. Serdecznie Ci dziękuję. Franek, w grupie Poetika, w której jesteśmy my i tworzymy dalej programy artystyczne, on wystąpił jako w roli pastuszka. Już było mu ciężko, ale ta laska tego, która podpierała tego, że tak powiem, pastuszka, służyła mu nie tylko jako eksponat w jego roli, ale również pomagała mu fizycznie w tej roli wytrwać. I za to wszystko, Franku, co zrobiłeś, będziemy Cię pamiętać na długo.